Patrzcie, jaki młot! Cześć, witajcie. Witam was kolejnego dnia. Będzie magnes nadomowy pod jednym albo dwoma przejazdami kolejowymi, pod starymi miejscami, miejscami, które już znacie, w których byłem już wielokrotnie. Wydaje mi się, że drzemie tu jeszcze spory potencjał, jeżeli chodzi o złom, jeżeli chodzi o fajne, ciekawe znajdy. Jest to miejsce, gdzie wyjmowałem sporo amunicji, sporo starej amunicji, także no w końcu może się doczekam tego karabinu, tak? No zobaczymy, nie wiem co będzie się działo, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że wyjdzie trochę złomu, wyjdzie trochę fajnych rzeczy. No i tyle, powiem wam, no nie jest ciepło, mam pół stopnia na plusie, no nie jest źle, bo nie ma śniegu, nie pada, ale jest, powiem wam, taki dzień bez szału, dupy nie urywa, bo jest tak smętnie trochę, krzarawo. No ale mam nadzieję, że przynajmniej dzięki temu będzie spokojnie. Biorę rzeczy, lecę na miejsce, widzimy się na miejscu. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie ciekawie. No i że wyjdzie jeszcze trochę tego dzisiaj stąd. Że trochę z tego wyjdzie i że to miejsce zostanie jeszcze czystsze niż było do tej pory. Także do zobaczenia za chwilę na miejscu. Zobaczymy jak pierwszy rzut. Coś będzie, no coś mi się wydaje, że jest na magnesie, no ale nie ma co prorokować, zaraz sprawdzimy. No i do góry. No i patrzcie, no i sofant. Pierwszy rzut, rozpoczęcie ładne. Mamy dwa fajne wkręty, raz i dwa, mamy nit, wkręty i jakaś blaszka fajna. Super. Sprawdźmy drugi rzut. No i coś tam jest, jakaś kotwa się przyczepiła. No i fajnie. Do wiaderka. Co tu mamy jeszcze? Gwóźdź, jakieś pierdoły. Trzeci rzut i chyba trzeci fancik będzie. Tak jak mówiłem, patrzcie. Teraz mamy beton zbrojony. No i patrzcie, wyszła stara łuska, wyszła jakaś, pewnie małzerowska, przykleiła się. O, mamy to, mamy fajne przyłapanie, jest fajny traf, fajny fancik będzie. Opa. Opa. Proszę bardzo, ale ciężkie, element torowiska. Proszę bardzo, coś takiego, nie jest to łupka, ale równie ciężkie. No i kanał dalej oddaje, kanał dalej oddaje, moi drodzy, patrzcie, takie piękne trafienie teraz, kawałek łupki albo jakieś małe podkładki. No fajnie, razem ze śrubą, elegancko, tu mam jeszcze kątowniczek jakiś. No odchodź. Opa. Mamy kątowniczek. No i tu mamy taki kawałek chyba podkładki ze śrubą. Fajnie, fajnie. Co jeszcze mamy? Mamy jeszcze nakrętkę. Ale siedzi. I nic więcej. Co tym razem? A kilka sztuk się trafiło. Trafił się wkręt. Jakiś element. I jeszcze jakaś taka śruba się trafiła większa. Jakaś taka. No i teraz takie fanty. Jakąś tabliczkę chyba wyjąłem. Może jakąś znamionową. Może z pociągu, może z torów. Od jakiejś skrzynki elektrycznej. Ha. Stara rybka. I pierdoły, śmieć, dobra. Tam na środku coś szarpało, także porzucam trochę do przodu. No i jest, kochani. Udało mi się. Tam, na samym środku kanału, z 2-3 razy rzucałem, żeby to szarpnąć spod kamienia. Udało się. Może podkładeczka, może łupka? Zaraz zobaczymy, powoli, spokojnie. O proszę, jakiś element chyba. Od jakiejś latarni, lampy starej elektrycznej.
Proszę bardzo, jakieś drzwiczki. Ja tu jeszcze kabel widzę, patrzcie, wystaje. No. Patrzcie, to wszystko w dnie się działo. Ach, się wyszarpało pięknie. Super. No i dobra. No to lecimy dalej. No i proszę. Tak to ładnie wygląda. Kręcik. Drugi kręcik. Jakieś elementy nitów. Opa, śruby. I jakieś gwoździe. Udało mi się coś ciężkiego trafić. Teraz zobaczymy, co tam mamy. Ale... O, co to jest? Z otworem w środku. No, czekajcie. Zaraz to odczepimy i sprawdzimy, co to... Co to może być? Powiem wam, no ciekawy. Ciekawy fanciur. Jak widzicie, jest to takie w miarę spłaszczone. Dziwnie zakończone. Tu jest otwór od dołu. Co to może być? Tu widać, że jest zgrubienie w tym miejscu. O, no nie wiem, ale powiem wam, że no waży parę dobrych kilo. Jest fajny fancik, dobra. Rzucamy i zobaczymy, co dalej wyjdzie. Patrzcie, to jest moc. Łapie nawet płytki zbrojone. Z wody wyjmuje. To jest moc. Jest, ładnie rozruszane poszło. Chodź. Ale kawał. Chodź. Taki kawał, ale pięknie. Ale się trafiło. Ale ładnie. Haha. Super. Ja nie wiem, czy to nie jest kawałek szyny. Tej węższa część, a to wszystko tu nie jest na środku już przeżarte. No to wygląda jak szyna normalnie. I swoje też waży. No i patrzcie, kanał wciąż oddaje. Kanał cały czas oddaje. Teraz mamy stopkę, śrubę i jakiś element. No i jestem, zmieniam miejsce. W sumie już zmieniłem, tak naprawdę, jak widzicie. Jest tu, gdzie teraz jeszcze porzucamy. W oddali z tyłu macie most. Dzięki! W oddali widzieliście most, po którym przed chwilą łowiliśmy. No i co, dobra, porzucam jeszcze trochę tutaj, zobaczymy, co tutaj jeszcze wyjdzie. Powiem wam szczerze mówiąc, pod tym mostem z tej strony rzucałem nie za dużo razy. Rzucałem po drugiej stronie. Tam wyciągaliśmy fajne fanty, wyciągaliśmy ich sporo, ale po tej stronie, no nie było tego za dużo. Ja mam, zimno trochę się robi, stopy nie tylko, no ale jedziemy dalej, połowimy jeszcze trochę, zobaczymy, jak tego wszystkiego wyjdzie. Kamera na głowę, magnes do wody i łowimy. Ledwo zmieniłem most i patrzcie, co płynie. Patrzcie, ile złomu targa. Dawaj tu trochę. Nie wywoź wszystkiego, jakie elementy fajne. No, ładnie. Edward! Pierwszy zarzut i od razu bardzo mocne przyłapanie. Teraz zobaczymy, co wyjdzie, bo no, jest spore. Opa! Przy pierwszym rzucie. O, proszę bardzo. Patrzcie na to. Jaki fanciur. Pierwszy zarzut, zobaczcie. Jaki strzał. Opa.
No, powiem wam, nieźle. Zaczęło się grubo pod tym mostem. Od razu taki strzał, no to... Powtórka. Jest. Patrzcie, od razu drugi zarzut i przy samym murku tutaj. Tam ściągałem, nic nie było. Przy całym murze mi złapało. Jest. Czuję, że krawędź jakaś jest na dole przy murze. Ale jest. Mamy to. Ale... Podkładeczka. Opa. No, ładnie. Nie, 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 koleżko. Wracaj tutaj. Patrzcie. Taki gwóźdź wyjąłem jakiś. Z numerem 2. A co ciekawe, już kiedyś stąd wyłowiłem coś takiego z numerem 7, jeżeli dobrze pamiętam. Super. No i patrzcie, małe pudełeczko, mała kasetka się wyłowiła. No nie się sama, no ale jest. Tak dla zasady sprawdźmy ją. No nie ma nic. Jak widzicie, nie ma nic. Można było się tego spodziewać. No ale kasetka jest jakaś. No i patrzcie, co rzut to coś. Teraz mamy jakieś śrubę starą i elementy też od śrub albo od nitów. Ale wydaje mi się, że to są nity stare. Pościnane, powrzucane. No fajnie, fajnie. W ogóle zauważyłem teraz jedną rzecz, że z prawej strony tego mostu jest jeszcze miejsce. Ja nie wiem, czy tu nie była jeszcze jakaś stara linia, która szła. Że wybudowali nową i wtedy zdjęli dopiero starą. Takie moje małe przypuszczenie, że mogło tak właśnie być. Numer 4 teraz mam. Ale ciekawe, co to jest. Czy to było oznaczenie jakichś drzwi wagonowych może, albo czegoś, siedzeń? Nie wiem, nie mam pojęcia. No i tu mamy jeszcze jakiś taki, opa, element. No, nieźle. Następny, numer 2. Ale jak ja to lubię. Niekończąca się opowieść, patrzcie. Patrzcie na to. Jak się, ale ciężkie. Co my tu mamy? Śruba z kawałkiem łupki. Raz. Jakiś przycięty większy kątownik. Dwa. Wiecie co? Nie, to wyjmiemy ten kątownik. Tą śrubę na bok. Tu mamy mniejsze elementy. Podkładki, nity. Opa. Gwoździe. No i powtóreczka w to samo miejsce, bo tam cały czas łapie. Niesamowite miejsce. Opa, chodź tu. Łacie. To jest podkładka z trzema śrubami. Jakimiś gaciami jeszcze. Ale moc. Lesz. Powiem wam, no nieźle. Mam jakieś gacie na tym są zawinięte jakieś. Co to? Ale ciężka jest ta podkładka. Co my tu na niej mamy? Ach, patrzcie, to jest podkładka. Trzy wkręty i jeszcze stopka ze śrubą. No, kombos ładny. Niesamowity. No i pręt jeszcze do tego wyszedł wszystkiego. No, nieźle. Będzie noszenia, moi drodzy. A na brzegu sobie leży taka ładna nakrętka. No, patrzcie, co rzut to coś. No, o. To przypomina mi stare czasy tego miejsca. Początki, jak tu byłem, zobaczcie. Tak, obklejony magnes wyjmowało się co chwilę. To jest po prostu piękna rzecz.
podklejałem kamienie. Patrzcie, pokażę wam, bo opa, wcześniej nie wyłowiłem nic takiego. Domyślałem się, że to nie jest żaden hak, tylko uchwyt jakiś, no ale fajny. Znowu mam pełny magnes, no powiem wam, no niesamowite miejsce, jak, no uwielbiam to miejsce, po prostu je uwielbiam. Jakie strzały, kolejne. Zobaczcie, czego tu nie ma. Śruba, druga, to jest nit. To jest jakiś element od mostu. Podkładki. Tu. To jest jakaś rączka drewniana. Przyczepiona. Jakaś rączka albo coś. Tak to wygląda. To młotek będzie chyba. No jak. Patrzcie, mamy kolejny młotek z tego miejsca. Jedziemy dalej. No i następna chyba dość spora rzecz mi się wydaje, bo tak czepiało się. Co to jest? What? Patrzcie, jaki młot w całości. Jaki czad. Wow. No, patrzcie na ten młot. W całości jest. To było? Taka bajka była kiedyś, chyba na potęgę posępnego czerepu. No, powiem wam, nieźle. Fajny jest, podoba mi się. I kolejna rozbujana rzecz z dna. Ciężka. I do góry. Opa. Proszę bardzo. Co to jest? Wow. Nieźle. Wygląda jak gigantyczny topór. Nie no, świruje. Jakiś element mostu stary. Zdejmuję sobie złom z magnesu. No i weszliśmy już. Moi drodzy, dzień dobry, pierwszy nabój dzisiaj. Pełniuteńki, ładniuteńki. Ach jejku, tu go na razie wsadzimy. Niech sobie siedzi, zaraz go weźmiemy. To jest chyba drugi. Poleciał na dół. O, poczekajcie, jest. To jest drugi. Tu mamy sam pocisk. I to wszystko będzie. Wystarczy tego dobrego na dzisiaj. Powiem wam, zostawię sobie jeszcze trochę na później. Na następny raz, bo przyjadę tutaj. Pewnie następny magnes będzie też z tego miejsca. Wyczyszczę to jeszcze bardziej. Bo wychodzi tego jeszcze naprawdę sporo, powiem wam. I myślę, że jeszcze to miejsce nas zaskoczy. Tamto też myślałem, że jest wyczyszczony. Co się okazało, nie było. Także ja się zaczynam stąd zbierać. Pokażę wam wszystko na podsumowaniu, na wszystko. No mniej więcej pokażę wam to co większe, bo tych mniejszych śrub, nitów i tej całej reszty, no nie mam jak wam pokazać. No tak ogólnie, no bo to wszystko wiecie, to jest drobnica po prostu. Pokażę wam kilka tych fajniejszych fancików i pokażę wam tak ogólnie, ile tego wyszło. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Zbieram się. Może jeszcze to wszystko zdjęć ze samochodu. A mam, tak jak widzicie, most za nami. To jeszcze drugie tyle przynajmniej za mostem i pod górę będzie co robić. Widzimy się na podsumowaniu za chwilę, hej. No i tak to dotarliśmy, moi drodzy, do podsumowania. Powiem wam, jestem strasznie zmęczony. Widzicie tą stromą górę za mną? Tu, gdzie ten piach wytuptany. Tędy musiałem wszystko wnieść. Tutaj, ten pierwszy most. To jest ten, pod którym pierwszym łowiliśmy. A drugi jest jeszcze dalej. Także spod drugiego, pod pierwszy, spod pierwszego. Tu na dół i z dołu. Tu na górę. I tu sobie przyjechałem autem, żeby to załadować, powiem wam. Umęczony jestem niesamowicie, siłka zaliczona. I to tak myślę, że przynajmniej za dwa dni. Dobra, pokażę wam co i jak, pokażę wam czego ile jest i zwijam się, żeby jeszcze na złom zdążyć z tym wszystkim. Zaczniemy od złomu drobnego, także ostatnie
ostatnie dwa wiaderka, to są takie niepełne, bo tu jest pół wiaderka, tu jest też takie niecałe pół wiaderka. No są te wszystkie nity, śruby, śrubeczki, wszystkie drobne rzeczy. Tu mam wcześniejsze dwa pełne wiadra wysypane na ziemię, będę musiał zaraz to przepakować, bo po prostu nie miałem jak tego ze wszystkiego zabrać, także jest trochę tego, jak widzicie. Są też śruby, śrubeczki, tu macie tą śrubę z kawałkiem łupki, tu jest śruby, tu jest kotwa, tu jest jakieś takie o cudo. O, tak będzie lepiej widać, nie mam pojęcia od czego. Tam jest śruba z kawałkiem chyba podkładki, no jest tego. Powiem wam, tego, tej drobnicy jest tutaj naprawdę dużo. Jeszcze myślę, że dużo jej wyjdzie. A z takich ciekawszych rzeczy drobnych, to tak, to co było dzisiaj jako pierwsze, to jest taka tabliczka. Najprawdopodobniej jest to jakaś tabliczka znamionowa. Tu jest na górze napisane, jak dobrze widzę, CFM. Ostatnie litery nie widzę. Także być może jest to jakaś tabliczka znamionowa od... nie ma takiej skrzynki elektrycznej starej może. No nie wiem, zostawię ją sobie, spróbuję ją podczyścić, zobaczymy co na niej wyjdzie. Strasznie jestem ciekaw. Wyszedł taki młotek. To już mi się, widzicie, piachem się już ubrudził. O, proszę bardzo, taki kolejny młot wyszedł. Także będzie co czyścić, będzie co oprawiać w trzonki. No i z takich ciekawszych rzeczy wyszło jeszcze coś takiego. Wydaje mi się, że to było wkręcane i robiło jako taki zaczep, jako takie ucho do, nie wiem, do powieszenia może. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie jestem pewien. Jeżeli ktoś ma lepsze informacje, to piszcie proszę w komentarzach, bo chętnie się dowiem, co to jest. Wygląda ciekawie. No i dobra, grubsze rzeczy. Grubsze, nie grubsze, cięższe na pewno. To także tak, mamy tak, tu mamy jakiś taki odłamek chyba od mostu. Jakiś pogięty taki. Tu pod liśćmi się kryje kawałek ramy chyba. Tak wygląda, jakby to był jakiś kawałek ramy drzwiowej albo czegoś, bo tu wygląda jak część zawiasu. Tak mi się wydaje, ale ręki sobie uciąć nie dam. Tu mamy albo część lampy, latarni, albo samo to otwarcie, te, nie wiem, drzwiczki do niej, bo tu na dole jeszcze są jakieś kable, druty się ciągają. No i widać, jest to półokrągłe, widać, że jest to kawałek od starej lampy. Tu mamy dwie podkładeczki, pierwsza podkładeczka jest sama, zwykła. Druga podkładka to jest kombos, ponieważ to jest podkładka, tu widzicie jeszcze małą podkładkę przyklejoną dodatkowo. Trzy śruby. I do tego z drugiej strony jeszcze na tej samej podkładce tutaj jest śruba na stopce przyczepiona. No powiem wam, kombos niesamowity, ciężki jak cholera. Tu mamy, powiedzmy, że 1/3 szyny. To jest ta górna, cieńsza część szyny. Popatrzcie, pokażę wam nawet, bo tu mam słupki z szyn kolejowych zrobione. Widzicie? I to co ja znalazłem, to co wyjąłem, to jest ta część tutaj. O ta, to jest ta część od szyny. Ta wąska, tu jest, nie jest ucięta, ale ona najprawdopodobniej już została z biegiem czasu po prostu skorodowana, przeżarta. Być może druga część leży w dnie, nie mam pojęcia. Wyszło takie coś. Powiem wam, nie wiem co to jest. Tutaj takie, to jest tu w miejscu, gdzie trzymam ręką, jest okrągłe. Tu jest jakiś otwór w środku. Tu mamy jakiś taki, nie wiem, no nie wiem, no coś na tym jest. Ale na górze jest zwężona. Wygląda jak jakaś łopatka. Łopata. Może śmigło od samolotu. Trochę mało jak na śmigło. No co dalej mamy? Tutaj mamy jakieś pierdoły, tu mamy jakiś mały kątownik, druciki. To element ten jeszcze kolejowy jeden. Najprawdopodobniej od montowania może szyny w środku. Może szyna tędy szła. No chyba szyna tędy była środkiem poprowadzona. Tak to wygląda. Tu ten pierwszy element z drugiego mostu, wielki, powiem wam naprawdę, no duża ciekawa rzecz. Też wygląda, jakby coś tu było zamocowane, jakieś belki, no nie wiem, zaokrąglone takie, jak widzicie, no ciężki kawał, naprawdę ciężki kawał. No i nasz młot tora, powiedzmy. Piękny młot, najbardziej się cieszę, najbardziej mnie cieszy to, że został wyjęty w całości. Że nie pękł, trzonek się trzyma ładnie jeszcze. No jest naprawdę fajne. Takie to fanty dzisiaj wyszły. Wydaje mi się, że było fajnie, że było zacnie i było ciekawie. Następny wypad będzie też z tego miejsca, tylko że już nie spod pierwszego mostu, a spod drugiego mostu. Ponieważ no widzieliście co tam się działo, też łapał magnes co chwilę.
A może, jeżeli się uda, to jeszcze na ten most obok wejdę na górę i z góry porzucam. Także wszystko wyjdzie w praniu, zobaczymy, będzie taka jakaś, powiedzmy, mała niespodzianka. Ale będę tutaj dalej ciągał stąd złom, będę się dalej tu męczył. Dobra, dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. Jeżeli jesteście nowi na kanale, na dole zapraszam do kliknięcia subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Lajkujcie, jeżeli się podoba, jeżeli nie, no to możecie tam w dół pokazać łapkę. Nie ma najmniejszego problemu, będę wiedział, że coś jest nie tak, że może trzeba coś zmienić. Komentujcie oczywiście jak najbardziej. No i co, życzę Wam miłego południa. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.